Witam Państwa ponownie. W tym filmiku zajmiemy się wymianą listwy MDF. Listwy, która już swoje przeżyła. Dostała w kość od wilgoci, jak i od użytkowników tego mieszkania. Jak widać, lakier na niej także zżółkł. Poodchodziła. Nie wiem, czy to z powodu złego montażu, czy też, tak jak wcześniej wspomniałem, z powodu wilgoci, bo MDF, którego nie polecam na podłogi, jest bardzo podatny na wodę, czy też wilgoć podczas zmywania. A tak jak w tym przypadku, dostała ta lista tutaj trochę wilgoci od okien, ale prawdopodobnie jest to wina złej izolacji od zewnątrz. Jak widać w tym przypadku, cały glif tutaj ciągnie skądś wodę. Listwa tutaj była ratowana. Ktoś usiłował jeszcze to niechlujnie, jak widać, nareperować. Wina tutaj także jest opadniętej podłogi. Spory jest tutaj uskok. No tego nie zmienimy. Spróbujemy tutaj jakoś ładnie to dopasować. No nie, nie za ładnie to wygląda tutaj na wkręty. Rogi standardowo, jak w listwach, w pomieszczeniach, są najczęściej ubijane, dostają w kość od odkurzacza, od przewodów. I czy to przy listwie MDF, i czy to przy tej listwie, którą będziemy tutaj kleić, czyli listwie HDPS, no trzeba uważać, tak? To nie jest kamień, to nie jest stal, żeby można było tutaj uderzać mocno odkurzaczem, to znaczy szczotką od odkurzacza, czy też jeździć plastikowymi końcówkami po tych listwach, bo prędzej czy później poobijamy to i będzie bardzo brzydko wyglądało. Radzę w takich przypadkach po prostu umiejętnie, delikatnie i powoli przy tych listwach sprzątać. Listwy, jak widać, praktycznie same odchodzą. Może to i wina montażu, albo ktoś tutaj po prostu jeszcze przeprowadzał sobie przewód, później dokleił już nie do zagruntowanej powierzchni, chociaż tutaj też widać, że ta wilgoć podciąga, czy to z zewnątrz, czy to jakiś proces zaniechany był podczas wystudzania posadzki, bo prawdopodobnie jest tu chyba używanie podłogowe mimo tych grzejników. Nie jestem w stanie teraz określić. Listwa jest w fatalnym stanie. Wszystko samo odchodzi. Pełno robactwa pod spodem, proszę bardzo. Ręką w zasadzie ją odbijamy. Widać, że jest też już właśnie nasiąknięta tą wilgocią. No i trzeba to wymienić, bo wygląda brzydko. Mieszkanie jest troszeczkę tak, można powiedzieć, nieuporządkowane. To z tego powodu, że przez jakiś czas nie było zamieszkane. Jest to mieszkanie kupione niedawno i właśnie je remontujemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Tu taka szczelina, nie wiem, czy to z powodu złego docięcia, czy coś nie wyszło. No to wszystko już... Wszystko do naprawy. No jak widać, trzeba pierw oczywiście posprzątać, żeby tutaj przystąpić do jakichkolwiek prac. Tu już co nieco też oderwałem. No te rogi bardzo są narażone w takich przejściach na zniszczenia. No trzeba na to uważać, mówię. No tego się nogą ani tam butem tego się nie zrobi. To jest przede wszystkim o to mówię, przewodów, odkurzaczy, czy czegoś twardego, ale to czy przy tej listwie, czy przy tej listwie HDPS, czy też przy listwie drewnianej z litego drewna, nie ma problemu, żeby to uszkodzić. Ja to musiałem tutaj wcześniej oderwać, ponieważ tutaj klatka jest malowana na biało, był wcześniej szary kolor, teraz wszystko zmieniamy na biały, żeby rozświetlić te mieszkanie. Tu listwy nie było na tym podstopniu. Damy ją teraz, no bo jak widać, wygląda to tutaj tragicznie. Nie wiem, kto
decyduje się w ogóle na podstopnie, które są po prostu naciągnięte gładzią i pomalowane farbą ścienną. W życiu bym tego nie zrobił, zrobiłbym to z jakiegoś innego materiału, płyty meblowej, czy też jakieś szkło, albo tak samo kamień. Tu nie mamy, tak jak wspomniałem, tu już nie mamy te szubite damy tutaj. Ładnie, żeby to był ciąg dookoła tej listwy. Wszędzie też, a ona po prostu wszędzie wisi. No to tu nie ma akurat. Wszędzie jest odklejona. Pod lustrami będziemy musieli tą nową listwę lekko podciąć, ponieważ jest troszeczkę wyższa. A która to jest listwa? To jest właśnie ta listwa, którą będziemy tutaj dawać. Listwa materiału HDPS, czy to jest taka bardzo twarda pianka twardości litego drewna. Oj, trochę głośno. Na pewno dużo twardsza niż ten MDF. Jak widać, mimo, nie wiem, czy to jest ogólnie lakier, czy to jest okleina. Chyba lakier, bo od prysu, mimo lakierowanego jeszcze tutaj spodu, wilgoć też się przedostaje. I listwa nasionka od spodu. Nie musi to być oczywiście wilgoć, tak jak tutaj w tym przypadku, gdzieś zaciągnięta z zewnątrz. Podczas mywania, tak, mopem czy coś, jeździmy blisko tych listew, ta woda tam się dostaje. No, a MDF jest naprawdę podatny na nasiąkanie. Nie polecam. Ja polecam troszkę droższe listwy właśnie z tego twardego materiału, całkowicie wodoodpornego. Można to zanurzyć w wodzie, nic się z tym nie stanie, lać, szorować. Tak jak już wspomniałem, twardszy materiał. Są to listwy oczywiście do malowania. To nie jest gotowa listwa, jest to listwa po zamontowaniu do wyszpachlowania łączeń i do malowania. Listwa firmy NMC, belgijskiej firmy. Korzystam z całej sztukaterii tej firmy. Jak widać, tych listew jest tutaj dużo. Ta ma taką delikatną tutaj wzymkę dla ozdoby. Jest jeszcze podobna listwa z troszeczkę większą. Tutaj taką, można powiedzieć, wzymką. No i jeszcze kilka innych ozdobnych. Jest tego troszeczkę, to nie jest tylko jedno pudełko, to jest wszystko ten twardy materiał do listew przypodłogowych, czy też do listew na przykład tam gdzieś po środku ściany i tworzenia ramek. Mamy także listwę, która pozwoli nam zakryć na przykład cokół. Jeżeli mamy cokół z płytek na podłodze, a nie chcemy go zbijać ani zrywać, mamy listwę, która go przykryje i problem z głowy. Do tych wszystkich materiałów, oczywiście jak pod wszystkimi moimi filmami, w opisie będą linki, czy też do listew, klei, tak, i do innych rzeczy, które użyję w tym tak jakby projekcie. Wszystko będzie pod filmem, także na gotowo wszystko Państwo będą chcieli, będą mogli sobie kupić. Listwy, tak jak już wspomniałem, będą malowane, ale nie będą malowane tak jak tutaj te bezsensowne podstopnie farbą do ścian, tylko farbą, którą używam do listew, czyli emalia akrylowa, szybko schnąca, bielutka, całkowicie zmywalna, szorowalna, także to coś w takim stylu, można powiedzieć, starej lamperii, czy olejnych farb, bardzo trwała, bezwonna i przyjazna środowisku farba. Bierzemy się teraz właśnie za odrywanie i teraz w zależności od ubytków, chociaż nie widzę, żeby jakieś duże były, no to na pewno trzeba będzie troszeczkę tego wszystkiego poskrobać, powymiatać, posprzątać. Dużych ubytków nie ma, bo to prawdopodobnie kleje schodziły z farbą lub też z wierzchnią warstwą, nie wiem, czy to był gips, czy nie, ale nie będziemy tutaj raczej tego szpachlować jakoś na grubo, bo czasami bywa tak, że dosyć większe są ubytki podczas odrywania takich listew. Trzeba to wstępnie podszpachlować. No dobra, biorę się za odrywanie listew.
Jak widać, z oderwaniem listwy większych trudności nie było. W zasadzie to była także słabo zamontowana na poszczególne placki kleju, gdzieś tam ratowana jeszcze mocniejszym klejem. Nie wiem, czy wcześniej to było gruntowane, czy nie. No, sama praktycznie odpadała, jak można było zauważyć. Teraz nam tylko zostanie pozbyć się szpachelką wszystkich luźnych rzeczy, czy też tutaj warstw farby, kleju, tak żebyśmy powierzchnię mieli jak najbardziej gładką. Tu tylko taki większy jest ubytek, na zasadzie reszta to tylko warstwa po prostu, nie wiem, farby czy czegoś odeszła. No trzeba to wszystko poskrobać, tutaj ładnie poprzemywać. Dam tu troszeczkę temu czasu, żeby to sobie obeschło. Zadecydujemy jeszcze tutaj z tymi przewodami, czy one mają tak tu niech chlujnie sobie iść, czy znajdziemy na to inny sposób. Mało tego kleju było dane, strasznie oszczędne. Dlatego też ona mniej więcej się nie trzymała. Powierzchnia jest dosyć taka pyląca. Wszędzie ładnie, szybko zeszło. Ze skrobania myślę, że nie muszę cokolwiek pokazywać. Sprawa jest dosyć prosta. Po skrobaniu odkurzyć, przemyć i zagruntować. Polecam. CT17. Moim zdaniem najlepszy, a nie tylko pewnie moim, najlepszy grunt na rynku. Bardzo mocny. Bardzo fajna sprawa. Gruntujemy, zostawiamy do wyschnięcia. No, takie widać tylko placuszki, że były dane gdzieniegdzie w paru miejscach. Listwę trzeba kleić po całej długości. A nie tylko takie placuszki dawać. Pod lustrami, wszędzie. Ona w zasadzie sama odpadała. No dobrze, biorę się za skrobanie, czyszczenie tego wszystkiego, sprzątnięcie tutaj, żeby było miło pracować, a nie w takim bajzlu. No to mamy już wszystko wyskrobane i zagruntowane. Jednak nie obejdzie się bez szpachlowania, ponieważ podczas skrobania odpadło sporo luźnych fragmentów, tak jakby tynku. Tutaj może to będzie widać. Cały tutaj dół to jest jakieś 0,5 cm. Brakuje tynku. Są też takie większe dziurki. Musimy to wszystko zaszpachlować, dlatego że jak widać listwa do ściany klejona jest tak jakby w dwóch punktach, na dole i na górze. W tych miejscach nakładamy klej i przyklejamy do ściany. No jak tu widać, jakbyśmy tego nie poszpachlowali, no to listwa by wisiała w powietrzu. O tyle kleju to na pewno nie będziemy pakować, więc musimy te ubytki pouzupełniać, żeby ładnie listwa całą swoją powierzchnią dolegała do ściany. Tu przy oknach wyskrobałem też większe fragmenty, były zawilgocone. Strasznie wiało tutaj, ciągnie nieźle. Zapiankowałem, no tak mogę na ten czas to nareperować, bo jak wiemy, jest to prawdopodobnie wina zewnętrznej izolacji. Póki się nie poprawi tutaj tego tarasu, dobrze się tego nie zaizoluje, no to takie kwiatki będą tutaj na tych glifach wychodziły. Natomiast w tej chwili, jak to zapiankowałem, no nic tutaj już, ani zimna nie czuć, ani nie wieje. No taka to będzie tymczasowa naprawa, a może już po prostu nic nie wyjdzie. Praktycznie w każdym glifie jest tutaj wypiankowane. No tutaj też kawałek większy odpad, jak widać. Tutaj też mamy pianeczkę daną, żeby to wszystko uszczelnić lepiej. No i zaraz się weźmiemy za szpachlowanie tych ubytków. Nie wszędzie, no w zasadzie w kilku miejscach to jest, no ale trzeba to zrobić. Tutaj taka większa łatka odpadła. Trzeba to zrobić, żeby to wszystko ładnie dolegało. Będę to robił gipsem szpachlowym, takim, którego można nakładać troszeczkę grubiej. W moim przypadku jest to Cekol C45. Można go kłaść spokojnie do centymetra. Ma bardzo mały skurcz, więc to będzie taka szybka, fajna robótka, żeby tylko nie poprawiać tego
kilka razy. Reszta w zasadzie jest gotowa już do klejenia. Jutro jedziemy po listwy i zaczniemy kleić. Biorę się za szpachlowanie tych ubytków. Ubytki poszpachlowane, wyschły. Oczywiście tam, gdzie szpachlowaliśmy, musimy ponownie zagruntować. W zasadzie szlifować nie trzeba, jeżeli to umiejętnie zrobiliśmy, ponieważ będzie to pod listwą, a te ubytki, które są powyżej listwy, jeszcze będziemy naprawiać po przyklejeniu. Tak to się prezentuje. Nie musi być to pięknie, aby tylko było równo, bez jakichś smarków takich większych. No ale mówię, to już zależy od wprawy, jaką się ma w zaciąganiu. Teraz w tym momencie listwa już nam dolega tymi dwoma jakby rantami, którymi smarujemy klej. Środek, jak wiadomo, zostaje na przewody. Będziemy chcieli przepuścić przewody głośnikowe, tak jak tutaj jest w przypadku na tamtej ścianie. Przewody głośnikowe, czy jakieś przewody zasilające. Spotkałem się z takim zdarzeniem, gdzie ktoś sobie po prostu dookoła całego pokoju puścił przewód prądowy tak na zaś, aby tam był, bo jeżeli zdarzyło mu się kiedyś, zachciało mu się kiedyś w którymś miejscu zrobić gniazdko, to przewód już jest pod listwą. Wystarczy go tylko wyciągnąć, zamontować gniazdko i gotowe. A jak nie, to też go nie widać. Siedzi sobie pod listwą i czeka, aż przyjdzie jego kolej. Wszystko wyschło, tak jak mówię, zagruntowane. Możemy się wziąć za klejenie listwy. Stolik pomocniczy rozłożony, bardzo polecam, bardzo fajna sprawa, leciutki. Jak widzieliście, składa się w walizkę, także pomieścimy go w zasadzie w każdym samochodzie. Można kupić 2, 3, 4, ile tam się chce i też się zmieści. A po rozłożeniu możemy mieć naprawdę potężny, duży blat roboczy. Ja go wykorzystuję, tak jak widać w tym przypadku, do postawienia piły, czy też do klejenia tapet. Może służyć też jako stolik po prostu na narzędzia, żeby tych narzędzi nie szukać po całej budowie, tylko żeby były w jednym miejscu. Stolik w zasadzie ten chyba kosztuje 200 zł, długość 180 cm, tak zwany stolik cateringowy. Także miejsce do cięcia mamy przygotowane, listwa już czeka. Wczoraj listwy przyjechały, cały kartonik jeszcze tutaj mamy. Kleje dedykowane do tych listew tej samej firmy, czyli firmy NMC. Mamy plasterek, metrówka, ołówek, nożyk. No i w zasadzie to wszystko. Jeszcze pistolet oczywiście do kleju. I w zasadzie to wszystko, co nam jest potrzebne do przyklejenia listew. Tniemy i kleimy. W pierwszej kolejności, gdy nie mamy pewności, że posadzka, podłoga jest równa, powinniśmy sobie na sucho porozkładać listwy, tak aby sprawdzić, czy w miejscach łączeń listw, czyli kątach wewnętrznych, czy też łączeniach prostych po środku, listwa nie będzie nam klawiszowała. To znaczy, czy jedna nie będzie wyżej od drugiej. Przykładamy sobie listeweczki. Sprawdzamy. Tutaj jest równiutko. Mamy kolejną listwę. No jak widać, tutaj w zasadzie róg nam się zgadza. Nieraz jest tak, że płytka jest zapadnięta, czy też jest gdzieś po środku góra z płytek. Ta listwa się buja. I wtedy warto właśnie sobie to poprzymierzać, żeby wiedzieć, którą listwę do której później podnieść, bo jak się przyklei którąś z listew, no to już później po wyschnięciu, a dosyć szybko wysycha klej, ciężko będzie nam ją regulować.
Tu w zasadzie mamy prościutką tą posadzkę. Nie jest tu wszędzie prosto. Zaraz Wam pokażę przykład, gdzie nie jest. Sobie przyłożymy jeszcze jedną. Chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, w którym momencie. O, i teraz tak. O, i teraz tak. Widać, jak tutaj listwa się buja. Czyli mamy na samym rogu górkę. W zasadzie dalej tam nas nie interesuje, ponieważ listwa idzie tylko do tego rogu. Ale właśnie tu jest ten przykład krzywej podłogi. Zależy nam na tym, aby tu na łączeniu było prościutko. Wszystko się pięknie licowało, idealnie i tak jest. Natomiast tu na rogu troszeczkę idzie do góry, ale tu już mamy dalej prosty kawałek. I powinien on nam się fajnie zgrać. Zaraz przyłożymy jeszcze tu kawałek, zobaczymy, co tu się dzieje. Mniejszym kawałkiem możemy już regulować. Jak widać, tutaj też troszeczkę jest dołek, więc tu będzie nam się zgadzało. Dalej już mamy prosto. Warto sobie tak pomierzyć wszystko, posprawdzać, żeby później wiedzieć, jak dopasowywać. Tu akurat mam już kawałek listwy przyklejony na tej ścianie. Do pewnego momentu szła prosto. No i widać tutaj róg uciekł do dołu. I teraz tak, gdybym tą listwę wcześniej przykleił, ta ściana idzie prosto. No to widać, jaki już by był, nie wiem, czy to będzie widać, jaki by był już uskok. Jest to uskok w granicach 3 mm. Ale że wcześniej sobie przymierzyłem i wiedziałem, że tak będzie, to teraz ta, co jest niżej, można podnieść. Odwrotnie już się w zasadzie nie zrobi, tak? Czyli tą mam niżej, sobie ją podniosę na równo, żeby było. I wtedy tam dalej już mam równiuteńko. A jakbym ją przykleił do posadzki, to już niestety tej bym już nie obniżył, dlatego że na tej ścianie jest tylko zapadnięty ten w zasadzie winkiel, a reszta mamy prościutko. Przed przystąpieniem klejenia mierzymy sobie wszystkie ściany, przygotowujemy, tak żeby mieć w pamięci, gdzie co i jak jest. No chyba że wiemy, że mamy idealne podłogi, więc nie musimy tego robić. To nie tylko jest w przypadku podłogi, ale też w przypadku na przykład, kiedy ściany mamy krzywe, tak? Gdzieś będzie dół, gdzieś będzie, tu akurat jest no, prościutko. Gdzieś będzie dół, gdzieś będzie górka, listwę za bardzo dociśniemy, następna będzie odstawała, później będziemy musieli po prostu ją odrywać, żeby razem zlicować. No warto sobie to sprawdzić. Warto też zwrócić uwagę, w których miejscach będą nam wypadały łączenia listew. I tak jak w przypadku tej listwy, nieumiejętne poszpachlowanie tych łączeń może w późniejszym czasie być widoczne. Jak widać, w tym przypadku całą listwę dałem od tamtej ściany i łączenie nam wynika w miejscu tutaj, które jest tak jakby oświetlone przez światło dzienne, bardziej na środek salonu. Jest narażone na to, że będzie nam się rzucało w oczy. Oczywiście, jeżeli nieumiejętnie to zrobimy. Wystarczy po prostu w tym przypadku listwę przesunąć do rogu. Tego rogu przy oknie, który mamy tutaj oświetlony. I wtedy łączenie listew wypadnie nam w tym ciemniejszym rogu. Tutaj prawdopodobnie też będzie jakieś zastawione szafką czy czymkolwiek. Więc jeżeli coś nam się nie uda z tym łączeniem, nie będzie ono tak widoczne jak w tamtym miejscu. Takie rzeczy sobie warto też tak jakby przemyśleć gdzieś za szafami, za szafkami. Tak samo i ta ściana. Pełna listwa jest dana od tego rogu. Tu mamy w zasadzie praktycznie środek salonu. Łączenie wypada nam tuż przy tak jakby przy tym filarze ściany. I tutaj możemy ten sam myk zrobić, czyli przesuwamy tak, aby pełna listwa szła od rogu, a łączenie wypadało nam w tym miejscu mniej widoczne. Na rogach zewnętrznych warto sobie poprzyklejać kawałki taśmy, tak aby łatwiej nam się rysowało ołówkiem miejsca, w których będziemy musieli przeznaczyć na listwę, aby potem ją obciąć. W następnej kolejności przykładamy listwę i obrysujemy sobie ołówkiem jej grubość.
na jednej ścianie. Teraz przykładam na drugiej. Tutaj jest krótki kawałek, to możemy od razu załatwić dwie ściany. Cyk. Dzięki temu ołówkiem nie marzymy po gresach, które czasami potrafią wypić ołówek, czy też po drewnie, zmazywać tego później, ścierać, tylko mamy sobie łatwo oznaczyć to na taśmie, dzięki czemu linia jest dużo lepiej widoczna. I tak robimy ze wszystkimi kątami zewnętrznymi, wewnętrznymi tego nie trzeba, bo wiadomo, w którym miejscu mamy koniec listwy. Ci, którzy oglądali mój wcześniejszy filmik, na którym montuję listwy MDF, zauważą, że technika montażu czy MDF, czy tej listwy HDPS jest ta sama. A jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam do obejrzenia tego filmiku z listwą MDF. Link będzie oczywiście w opisie. Gdy mamy wszystko dopasowane, posprawdzane, kąty zewnętrzne mamy zakreślone, możemy przystąpić do cięcia listwy. Pokażę to na przykładzie tego kawałka, ponieważ tutaj mamy kąt zewnętrzny, jak i wewnętrzny. I w przypadku tej listwy, jeszcze przed oznaczeniem linii na listwie linii cięcia, musimy jej bok dolegający do kąta wewnętrznego odciąć pod kątem 45 stopni. Musimy to zrobić jeszcze przed oznaczeniem linii cięcia kąta zewnętrznego, dlatego że później odejdzie nam grubość piły kilka milimetrów i tutaj nam się nie będzie zgadzało. Listwę na sąsiedniej ścianie także mamy odciętą już pod kątem 45 stopni. Sprawdzamy sobie, dopasowujemy, czy będzie wszystko w porządku. Bardzo ładnie. Pięknie nam dolega i teraz możemy za pomocą ołówka przeznaczyć, w którym miejscu będziemy cieli listwę. Pamiętajmy, aby listwy odcinać w początkowej fazie z naddatkiem. Dlatego, że później będziemy jeszcze je sobie dopasowywać. No i jak będziemy mieli nadmiar, będziemy mogli sobie to korygować. Jak będzie za mało, no to już będzie kiepsko, bo będzie nam brakowało materiału. Listwa na tej ścianie już jest przyklejona. Wcześniej oczywiście było też spasowywane kąty. I tu ten kawałeczek też wiem, w którym miejscu już mogę odciąć. Ukośnica przygotowana, możemy listwy ciąć. Z samego jako tako etapu cięcia przez ukośnicę listwy w zasadzie nie będę pokazywał. Można to zobaczyć na tamtym filmiku z listwą MDF. No nie ma nic tutaj ciekawego. Ten, kto ma ukośnicę, wie, jak to łatwo idzie. I w przypadku tych listew oczywiście bardzo polecam korzystanie z ukośnicy. Wiem, że nieopłacalne jest kupowanie takiej ukośnicy, jeżeli mamy do obklejenia, nie wiem, pokój czy dwa. Najlepiej jak zajmujemy się tym zawodowo, ale przy tym materiale, który jest dużo twardszy niż MDF, najlepiej się to robi ukośnicą. Możemy to próbować robić piłką, zejdzie nam się trochę dłużej, ale tak jak mówię, polecam ukośnicę, dowiedzieć się, pożyczyć od kogoś, wypożyczają teraz takie maszyny, będzie nam szło to dużo lepiej, dużo łatwiej i dużo precyzyjniej. Biorę się do cięcia, a potem przypasujemy i kleimy. Listwę mamy już dociętą, spasowaną. Możemy przystąpić do jej przyklejenia. Odrywamy nasze linie pomocnicze. Klej mamy przygotowany. Do tego jeszcze warto mieć wiaderko z wodą i szmatkę, dlatego że klej jest tak jakby wodorozcieńczalny. Dosyć szybko schnie, więc warto go też dosyć szybko zmyć. Nakładamy klej. Robię to jedną ręką, dlatego też smaruję tą listwę. Możemy wstępnie przykleić mocno, nie dociskając, po to, aby dało się jeszcze co nieco regulować
po przyklejeniu drugiej listwy. Smarujemy także łączenie kąta zewnętrznego. Oczywiście, jak i wewnętrznego. Tamtą listeweczkę sobie na razie odsuwamy. I przykładamy. No, jakiś paproch już. I pyk. I teraz sobie dociskamy, regulujemy sobie tutaj nasze połączenie. Całą listwę dobijamy. Sprawdzamy jeszcze nasz kąt wewnętrzny. Troszeczkę trzeba odsunąć. O! I tu już jest pięknie. No dobra, zostało mi jeszcze to dokładnie posprawdzać i zmazać klej. Wszystko sklejone, spasowane, nadatek kleju został odmyty. I tak zostawiamy do wyschnięcia. Jak już wcześniej mówiłem, listwę jeszcze po wyschnięciu kleju, po utwardzeniu się szpachluje w miejscach takich jak kąty zewnętrzne. Tutaj taki mały jest ubytek, więc będę musiał to podszpachlować. Kąty zewnętrzne, a także łączenia, gdzie stykają się dwie listwy, ale to już pokażę w kolejnym etapie szpachlowania. Możemy przystąpić teraz do szlifowania i szpachlowania rogów zewnętrznych, jak i połączeń listwy na płaskiej ścianie. Co do tego nam będzie potrzebne? W pierwszej kolejności papierek, tutaj akurat mam chyba 150, do zeszlifowania w razie czego jakichś naddatków czy jakichś stróbków, które powstały. Listwa bardzo fajnie się szlifuje, także nie ma z tym problemu. Do tego szpachelka, żeby nałożyć szpachle. Ja do szpachlowania używam akryl lekki szpachlowy. Bardzo fajna sprawa. Szybko schnie do malowania już po 20 minutach. W zasadzie jak zaczniemy z jednej strony listwę, oblecimy cały obraz, idziemy do końca. Można już go szlifować, czy też nakładać jeszcze raz. To zależy od ubytku. Można go szlifować oczywiście papierkiem, można go szlifować też na mokro. Super, super, naprawdę spoina. Oczywiście można go używać także do szpachlowania ubytków na ścianach przed malowaniem, pęknięć. No, ma bardzo dużo zastosowań, a o innych jego zastosowaniach już pokażę pewnie na innym filmiku w czasie, gdy będę malował albo coś naprawiam. Także polecam ten akryl szpachlowy, link oczywiście do niego, żebyście mogli sobie więcej poczytać oraz go kupić w opisie pod filmem. W pierwszej kolejności obszlifujemy kanty. Pokażę to na przykładzie tych tutaj dwóch rogów i jednego połączenia na prostej ścianie, no bo w zasadzie reszta to już to samo. Jak widać, lekka szparka na listwie jest, to będziemy właśnie wypełniać akrylem szpachlowym. Teraz delikatnie podszlifujemy. To oczywiście, ile będzie trzeba szlifować, zależne jest od tego, jak przyłożyliśmy się do spasowania listew.
Nie zawsze się udaje perfekcyjnie, dlatego właśnie jeżeli zostanie jakiś naddatek, można to bardzo łatwo zeszlifować, nie ma się czym przejmować. Teraz po zeszlifowaniu lekko przetrę wilgotną szmatką, nakładamy na szpachelkę sobie trochę masy i nakładamy na połączenie. Nakładając, starajmy się tak jakby uformować kant. Nie bójmy się także zostawić tej masy troszeczkę więcej, ponieważ ona delikatnie wciąga. Nieraz potrzeba jest szpachlowania dwukrotnego, czy też trzy razy, zależy właśnie od tego ubytku. Natomiast szybkość wysychania tej masy, jak już wcześniej mówiłem, tu jest podane 20 minut, przy cienkiej warstwie bardzo szybko schnie. Pozwala na to, aby takie łączenie przeszpachlować naprawdę bardzo szybko, na gotowo, jeszcze przeszlifować i można zaraz malować. Także najlepiej zostawić trochę grubiej. Teraz to podszpachlowałem, zostawiam to do wyschnięcia. Później przeszlifuję, sprawdzę, czy nie trzeba jeszcze czegoś dołożyć. Jak nie, to będzie można malować. Połączenie listew na prostej ścianie. Schemat ten sam, czyli szlifujemy, szpachlujemy i zostawiamy. Jeżeli uskok na takim połączeniu jest nieco grubszy, to polecałbym do papieru użyć po prostu jakąś twardszą kostkę, żeby to ładnie zeszlifować. Ja mam tu bardzo ładnie zespasowane, także wystarczy, że tylko przelecę papierkiem. W przypadku dobrze spasowanego połączenia za wiele nie trzeba szlifować. Przemywamy szmatką. Lepiej wtedy się masa rozprowadza i nakładamy. Widać, połączenie już prawie znikło. Zostawiamy do wyschnięcia, przy tak cienkiej warstwie będzie to szybko. W rogach wewnętrznych w zasadzie robić tego nie trzeba, chyba że na górze listwy po prostu połączenie. Także teraz będziemy się widzieli już na etapie malowania listw. Wszystkie łączenia mamy już poszpachlowane, akryl nam wysechł. Teraz możemy przystąpić do szlifowania, a następnie do malowania. Szlifujemy papierkiem o drobnej gradacji, może być 220, 180. I delikatnie szlifujemy, kształtując róg, czy też płaszczyznę. Ten akryl bardzo fajnie się szlifuje, mamy już wyprowadzony róg, nie widać żadnego połączenia. Listwa jest jednolita po całej długości. My tak robimy wszystkie rogi, oczywiście, jak i połączenia na płaskiej powierzchni listwy. No raczej nie mam co tu pokazywać, bo sprawa jest prosta. Jak poszlifujemy całość, możemy brać się do pomalowania. Ja do malowania używam emali akrylowej wodnej. W moim przypadku jest to Supermal Śnieżki do drewna i metalu o wykończeniu matowym. Jest także o wykończeniu w połysku. Nie musi być to śnieżka, są takie emalie różnych firm. Dlaczego emalia? Dlatego, że po pierwsze to jest bardzo trwała farba. To jest coś na zasadzie starej lampeli, czy też farb olejnych. Nie reaguje w styczności z detergentami, którymi myjemy podłogi. Można ją naprawdę ścierać na mokro, nic się z nią nie stanie. Szybko schnie, także jeżeli mamy jakiś, nie wiem, obrąb, salon, tak, czy większe pomieszczenie, to w zasadzie
idąc od początku, gdy będziemy kończyć, możemy znowuż ponownie przystąpić. Ona ma chyba bodajże tam 20 minut, czy ileś schnięcia. Bardzo szybko schnie. Ekologiczna, nadaje się, jak widać, do malowania zabawek. Praktycznie bezwonna, nie żółknie, jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Bardzo fajna farba, polecam ją. Ja nią malowałem i meble, i listwy, no różne materiały. Oczywiście w tym przypadku mam tutaj do pomalowania tą listwę na biało, ściany też są na biało. Obydwie farby, jak i ta ścienna, jak i ta śnieżka, w zasadzie są identyczne, nie będzie się tutaj biel od siebie odróżniała, więc nie muszę też się bawić w jakieś odcięcia plastrami. Inaczej oczywiście będzie w przypadku, kiedy na ścianach mamy kolor, a listwy będziemy mieli białe, lub też odwrotnie, listwy w kolor, a ściany będziemy białe, ponieważ te emalie w marketach można barwić na dowolny kolor. Jeżeli chcemy na przykład, aby listwy były podobne do drzwi takim samym kolorem, wystarczy tylko zanieść numer wzornika i oni nam podbarwią na taki sam kolor. Tak mi się zdarzyło też malować. Oczywiście nie będę machał tym pędzlem tutaj byle jak, tylko postaram się jak najbardziej idealnie w kącie tą farbą przemalować i w ten sposób to połączenie nie będzie widoczne. Jest to farba wodorozszczelczalna, tak jak zauważyliście, przemazałem niechcąco płytkę, akurat na płytkach, o to się nie obawiam, wystarczy czysta szmatka, szpachelka i mamy z głowy. Jest to dużo szybsze niż mielibyśmy teraz całą podłogę oklejać. Oczywiście inaczej bym postąpił, jeżeli chodzi o podłogi drewniane, tak? Tam jest struktura, farba może się dostać, no tam bym to robił ostrożnie, podkładał coś albo też zawczasu okleił. Oczywiście nie będę pokazywał, jak maluję całą listwę, no bo tutaj żadnej filozofii nie ma, pędzeleczek, każdy to zrobi, tu nie trzeba mieć żadnych umiejętności. Maluję dookoła na raz, później będę mógł malować na drugi raz. W zasadzie maluję 2 do 3 razy i to jest pewne. Listeweczkę mam już pomalowaną na gotowo. Zrobimy taki szybki obchodzik, jak to się prezentuje względem tego, co było, co można zobaczyć na początku filmu. Pięknie wszystko wygląda. Zero widocznych połączeń. Jednolita powierzchnia. Sobie salonik obejdziemy. Może na kamerce tak z daleka nie będzie jakoś tu super widać, ale można sobie porównać to, co było. A co jest? Zamontowaną także mamy w WC. Można ją montować naprawdę w wielu miejscach. Przez to właśnie, że jest trwała, odporna i przede wszystkim wodoodporna. Tutaj wcześniej w ogóle nie było listewki. Ściany były spuchnięte od wilgoci. Woda zrobiła swoje. Już wchodził lekki grzyb, także namówiłem tutaj kolegę, żeby tą listewkę jednak przykleić. I teraz mamy już odpowiednio zabezpieczone. Nic się nie będzie działo. Ładnie dopasowane, docięte pod lustrami.
Także polecam tą listeweczkę. Świetna sprawa. Jak widać, można ją przykleić samemu. Za dużo doświadczenia w tym nie potrzeba. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście ukośnica, ale na dzień dzisiejszy można tak naprawdę ją wypożyczyć w sklepach budowlanych, czy też może ktoś ze znajomych ma, bo to bardzo nam ułatwi sprawę. Dzięki temu lepiej dotniemy i dopasujemy listy. Reszta to klejenie, szpachlowanie, malowanie. Naprawdę świetna robota. Listeweczka także bardzo fajnie się daje rzeźbić gdzieś pod rurki, czy gdzieś jak trzeba będzie krzywo na podłodze, nożykiem delikatnie da się ją wyrzeźbić. I dzięki temu, że jest ona z jednolitego materiału HDPS, nie trzeba się martwić, że się jej odkrył jakiś rdzeń, tak jak w przypadku listew MDF, gdzie zedrzemy przedni tam laminat, czy też okleinę i później mamy już ten papier mielony na wierzchu. Dostanie się tam woda i tak jak widzieliście tutaj w tym przypadku, tu było najgorzej. Dostaje się woda i listewka puchnie. Jeszcze raz powtórzę, wszystkie linki do produktów, do listew, do wszystkiego będą w opisie tego filmiku, tak aby ułatwić Wam Państwu dotarcie do produktów, żeby nie trzeba było szukać. Jeżeli filmik się podobał, poproszę o subskrypcję, bo dzięki temu mam motywację do tego, żeby kręcić jeszcze więcej filmików. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!